Witajcie, to Osti z Kości Szybka Wrzutka. Dziś pograliśmy sobie w Dinosaur Island wydawnictwa Pantasaurus Game, czyli dwuosobową wersję wyspy dinozaurów, która będzie u nas wydana dzięki wydawnictwu Galacta. Jest to mega kolorowa gierka o tym, jak to zdobywamy DNA dinozaurów po to, żeby właśnie przywracać je do życia i umieszać w naszym parku, w którym też będziemy budować różne dodatkowe atrakcje. A wszystko to robimy po to, żeby zwiększyć poziom fajności, ekscytacji naszego parku i przywoływać jak najwięcej gości, którzy będą chcieli ten park odwiedzać. Cała gra polega na tym, że mamy kilka faz. W pierwszej będziemy generowali sobie przychód Zawsze trzy pieniążki plus pieniążek za każdy znak tutaj restauracji, jaki będziemy mieli, a także dwa pieniążki za przekroczone tutaj te żółte pola. Następnie będziemy dobierać zawsze jedną kartę parku plus dodatkowe karty parku, za każdy sklep z pamiątkami. Karta parku to taka podwójna karta, gdzie do góry zawsze mamy dinozaura, a na dole mamy jakąś atrakcję, no i później w fazie budowania będziemy decydować, czy będziemy opłacać sobie właśnie ten kosz, czy ten poniżej i jak będziemy to umieszczać. W każdym razie, jak już mamy ten przychód, sprawdzamy, czy mamy jakiś specjalistów, którzy też nam jakiś dodatkowy przychód generują, a następnie gracz rozpoczynający wybiera trzy karty specjalistów, dwie z nich wykłada tutaj na ryneczek, jedną Odrzuca. Następnie bierze 5 kości, rzuca nimi i, o, i odpowiednio sobie je rozkłada, patrząc na to, jakie mamy ustawione bonusy. Bo jak już to zrobi, to wtedy drugi gracz jako pierwszy robi drafcik i może dobrać sobie albo któregoś z dwóch specjalistów, albo jakąś kostkę. Jeśli wezmę kostkę. Przy jakimś bonusie, no to ten bonus dostanę. Czy e, dwa pieniążki, czy potrójną wartość kostki, czy odwiedzającego, czyli punkty i tak dalej. W każdym razie na zmianę dobieramy do momentu, aż każdy weźmie trzy rzeczy. Na końcu zostanie nam albo jedna kastka, albo jedna karta i przerzucamy to tutaj. To jest nasz poziom zagrożenia na tę rundę. Dalej, jak już to wszystko wybraliśmy, e, poprzesuwaliśmy się oczywiście na polach DNA, w zależności od tego, co mieliśmy na tych kościach, zaczynamy fazę budowania, czyli możemy wystawiać dinozaury, opłacając koszt, czy to w podstawowym DNA, czy w ulepszonym. Następnie zwiększa nam się poziom atrakcyjności parku, czyli co rundę będziemy dzięki temu dostawać więcej punktów. Zwiększa nam się też poziom zagrożenia, czyli zwiększamy. Poziom zagrożenia parku, im więcej mamy e, dinozaurów. Albo za kasę możemy sobie też dodawać budynki. To jak już mówiłem, generuje nam pieniądze, to karty, a przejażdżki, sprawdzamy, co jest aktualnie pod znacznikiem Public relations i dostajemy ten bonus. Oczywiście, jeśli mamy tu podwójny znaczek, no to dostajemy ten bonus dwa razy. W fazie tej możemy też sprzedawać nasze DNA, jedno ulepszone za pieniążka albo dwa podstawowe za pieniążka. Możemy też odrzucić kartę, dowolną parku z ręki, którą mamy, po to, aby sobie zmiksować, czyli od, przesunąć dwa dowolne podstawowe DNA na jeden lepszy albo jeden lepszy obniżyć, po to, żeby jakieś dwa podstawowe sobie podnieść w górę. Jak już każdy gracz zrobi tyle ruchów, ile chce, a robimy to jednocześnie, to przechodzimy do fazy właśnie odwiedzających. Tu najpierw musimy sprawdzić nasz poziom zagrożenia. Jeśli ochrony mamy więcej niż zagrożenia, nie ma problemu. Gorzej, jeśli właśnie mamy więcej. Nasz poziom to jest liczba tutaj kropeczek dinozaurów. Tu już zakończyliśmy grę i tak naprawdę już zrobiliśmy kółko. I do tego w wyniku trzeba dołożyć te dwa punkty, które nam zostają z karty czy z kostki. Czyli w tym momencie tak naprawdę przekraczam o 2 moją ochronę. A to oznacza, że każdy przekroczony punkt to jest z dwóch pożartych odwiedzających, czyli dwa punkty się wycofuje. Gdyby się okazało, że gdzieś tam z początku gry musiałem się wycofać przed jedynkę, to na tej jedynce zostaję, ale dostaję taki liścik z pozwaniem i na koniec gry stracę 5 punktów. Kiedy już to rozpatrzymy, no, to dostajemy punkty w zależności, ile mamy ekscytacji, jak nasz park jest fajny, a następnie gracz, który jest na tyle, wybiera sobie pierwszy tu bonus, no i wybiera na lewo od tego znaczka. Jeśli on wybierze na przykład ten bonus, to drugi gracz na lewo od tego, czyli zostaje mu te. Czyli gracz może na przykład wybrać sobie ten bonus, a drugi gracz już tak naprawdę. Nie dostaje nic. Gramy tak długo, aż dojdziemy do pola tu oznaczonego: krótka gra, średnia gra, długa gra. Na koniec podliczamy punkty, które mamy z dinozaurów. Dostajemy też cztery punkty za każdy set tych trzech symboli. Sprawdzamy, czy jacyś specjaliści nam dali punkty. I tak naprawdę to wszystko. Gierka mega kolorowa. Mega przyjemna, no na dwie osoby idealna. Także jeśli podobają Wam się takie klimaty, to musicie spróbować. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, cześć.